Dobra, to jeszcze mam taki akcent humorystyczny. Każdy musi zapiać przed skokiem. O mój Boże. Kukuryku! Pajak na drifcie poszedł. Kurde, ty panie, to poza mapą będzie. 30! Jeżeli cenisz moją twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć zupełnie za darmo, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Sklep z przedmiotami. W prawym dolnym rogu naciśnij przycisk Wesprzyj twórcę, a w okienku wystarczy, że wpiszesz mój nick Gaming with Farel. Jeżeli to zrobisz, napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Dziękuję ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu Plac Zabaw. Jest dzisiaj ze mną Michael YouTube oraz Yoshihito Mayoshi. Cześć, dzień dobry. I dzisiaj razem wspólnie przedstawimy wam kolejną super customową gierkę, która nosi nazwę Nauka Spadania. Nie rzucaj tym pomidorem. Moi drodzy, z racji tego, że będziemy dzisiaj uczyli się latać, każdy z nas przyodział sobie inne skrzydła. Jak wiemy, kurczaki bardzo słabo fruwają. Michael pożyczył skrzydła od anioła. Yoshihito od... Ale ci się złożyły te skrzydła. Czemu takie masz słabe? Od, od nietoperza? One takie są? Tak wąsko? Ściśnięte? Jedno skrzydło! Yoshihito ma jedno skrzydło? A nie, teraz mu się rozłożyły. Teraz działają. A ja mam oczywiście pierzaste, takie jak powinny być. Dzisiaj będziemy skakali do tarczy, które na dole przygotowaliśmy. Zobaczcie. Plansza punktowana jest następująco. Środek 50 punktów, cegłówka 40 punktów, drewno 30, kolejna cegłóweczka 20 i metal z samego brzegu 10 punktów. Będziemy do tej tarczy celowali z wózków golfowych. Jak widzicie, przygotowaliśmy, ile ich jest, chłopaki? 2, 4, 9 wózków golfowych, czyli każdy odda po 3 skoki. Będziemy najeżdżali na bounce pady, następnie celowali po prostu w tarczę. Co rundę możemy troszeczkę sobie utrudnić zadanie i będziemy rozstawiali na planszy trapy. Co wy na to powiecie? Może być. Albo każdy może tak, o, inaczej zrobimy. Pierwsza runda bez żadnych trapów, druga runda rozstawiamy trapy, a w trzeciej rundzie rozstawiamy bounce pady, że po prostu jak trafisz, wybije cię za planszę i możesz nie zdobyć punktu. Co wy na to? Będzie chyba okej. Okay. Dobry pomysł. No. Dobra, super. Jak wylądujemy, to oczywiście tu mamy wyjazd, no i autko gdzieś tutaj z ru do rzeki, do ścieków. I z głowy. To co? Zaczynamy! Moi drodzy, zanim przejdziemy do samych skoków, chciałem wam przypomnieć, że organizujemy dla was konkurs na 10 tysięcy fałdolców. Wystarczy wbijecie w link w opisie tego filmu, zasubskrybujecie każdego z nas kanał oraz zafollowujecie na Instagramie, dzięki czemu zwiększycie swoją szansę na wygraną. Co nie panowie? Chcecie coś dodać? Oczywiście. Na temat tego konkursu? Nogi ci zamarzły. Tak, i że nie zostało tak naprawdę wiele dni, więc zachęcam zaglądać w opis. Tak, 100% legitny konkurs, nie jakieś tam 100 tysięcy kambodżajskich fałdolców, tylko normalne fałdolce. Do wygrania 10 tysięcy mogą wygrać polskie. Aż 4 osoby. Tak, polskie fałdolce. To co panowie? Ja pierwszy skok oddaję. Dobra. Dobra, to jeszcze mam taki akcent humorystyczny. Każdy musi zapiać przed skokiem. O mój Boże. Kukuryku! Poszedł, zobacz. Kurczę, nie sprawdziłem. Chodź na punkt widokowy. Dobra. Nie! Ile? Co, wleciał? Farel po pierwszym skoku, 0. Okej, panowie, jestem u góry. Kto następny skacze? Co to za kogut? Kozak. Dobra, teraz Yoshihito. Pamiętaj, że musisz zapiać. Ja mam rady. Ale ja jestem kurwa. Dobra, ja ci zrobię podkład, Yoshi. Dobra, robisz mi podkład? Uwaga. Dobra, dawaj. Jedź. Okej. Okay. Poszedł. To jestem ciekaw. Leci. I... O! Yoshihito, 40 punktów! Gratulacje, wow, kurde! Skubany, trzeba zapisać te w ogóle punktacje, bo zaraz tu będzie, że ktoś coś oszukuje. Ja bym widzów chciał jedną rzecz poprosić, mianowicie piszcie w komentarzu, kto wygra tą konkurencję, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe. I piszcie albo Team Farel, albo Team Yoshi, albo Team Michael i zobaczymy, kto będzie miał rację. I kto najlepiej zapiał. I kto najlepiej zapiał, dodajcie jeszcze w drugim komentarzu. Okej, teraz leci Michael. Michael, pamiętaj, że musisz zapiać, ale już bez autotuna, tylko normalnie pijemy i lecimy. Kukuryku! Dobra, jazda, poszedł. Michael, uwaga! Nie! Środek!
Uwaga. No, jesteś, powiem ci tak, bardziej na 20. Michael, 20 punktów. Ale był środek prawie. Moi drodzy, czas na rundę numer 2. Teraz chłopaki, chodźcie do mnie. Każdy niech zmieni sobie drużynę po pierwsze. Ja idę do dwójki. Ktoś niech przeskoczy do trójki, dokładnie. To ja w jedynce zostaję. Okej, ty zostań sobie w jedynce. I rozstawiamy trapy. Z racji tego, że ja skaczę pierwszy, ostatni skacze Michael, czyli Michael leci na dół rozstawić trapa. Wszyscy naraz. Czy co skok? Nie, wszyscy naraz dawaj, wszyscy naraz dawaj. W sumie fakt. Każdy teraz skoczy, no. To są twoje budynki, muszę zniszczyć się. Dobra, to wybierz sobie pole, które chcesz, zniszcz je. No i po prostu postaw swoją pułapkę. Ja w sumie też już nie mogę i się zastanawiam. Tylko też tak, nie przesadźcie. Środek na przykład nie można, nie? Aha, w ten sposób stoją trapy. W linii, kurcze, ciągłej. Równolegle. Zanim zaczniemy skakać, podsumujmy pierwszą rundę. Yoshi na prowadzeniu 40 punktów. Drugi, Michael, 20 punktów, Farel, 0. Dobra, lecimy. Czekaj, widzę trochę przez deski mapę. Gdzieś będę celował tutaj, okej, lecę. Chodźmy do punktu widokowego. Lecę, uwaga, uwaga, celuję w środek. Dobra. Patrz, będzie! Nie, bo cię odrzuci jeszcze. O. Ile? No, 40. 40 punktów. 40 punktów, elegancko. Okej, chłopaki, jestem na górze. Teraz kto leci? Ja. Yoshi. Teraz leci Yoshi Hito Kurczakoshi. Pamięta? A ja nie zapiałem. Kukuryku. Teraz ty masz zagdakać. O, zagdakać, nie piej. No, hej mała. Zostawiłaś łapkę w górę? No, zostawcie wszyscy łapkę w górę, oczywiście. Mam nadzieję, że takie 10 tysięcy pod tym odcinkiem siądzie, co? Pajak na drifcie poszedł. Panie, to poza mapą będzie. Jest! Patrz! 30 punktów na farcie, co prawda, ale jest! Ja coś czuję, że w trapa wskoczę, nie? O, 30 punktów. Dobra. Ja 70 mam. Teraz leci Michael. Michael, pamiętaj, że musisz zagdakać. Wiesz, jak kury robią? Ja będę w następnej też gdakał. Mu robią. Kury robią mu. Dawaj, jedziesz. Ko, 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 ko. Mu. Poszedł na dół, uwaga! Patrz, prawie była 50! Michael, 0! Michael, 0! No to co? Bounce-pady. Czas zamontować bounce-pady. Lecimy. Okej, moi kochani, czas podsumować wyniki po drugiej rundzie. Po drugiej kolejce. Yoshi, 70. Michael, 20. Farel, 40. O, jak się nam ładnie zmieniło. Teraz Michael jest na ostatnim miejscu. Bounce-pady zostały rozstawione. Zobaczmy, jak to wygląda z góry. Tak to wygląda z góry. Aha, dwa tutaj i jeden koło 50. Ten koło 50 jest mój. Kurczę, on może kogoś wybić. Może kogoś wybić. Dobra, panowie, zostały nam trzy ostatnie autka. Później trzeba będzie je przyprowadzić na górę. Farel pierwszy. Uwaga. Lecimy. Poszedł z saltem. Leci. Dawaj. Nie, trap! Będzie trap. Woo! Ile? Okay, ile? 20. Dyszka. A nie, dyszka, dokładnie. Farel dyszka. Kurczę. Dobra, wyjeżdżam. I leci teraz Yoshihito, tak? Yoshihito. Yoshi, tak. Dawaj, mordo. Rozpędzaj. Dobra, się. Czekaj, ja sobie tutaj muszę wiatr sprawdzić najpierw. O, no, w tą stronę jest dosyć słaby, więc... O, a ja ci dałem. Dobra, trochę śrutu w kolano, żeby cię na lewo ściągło. Dobra, poszedł tak od buta. O kurde. Iha! Iha! Uwaga! Bounce pad! I to chyba jeszcze był twój bounce pad. No. Czyli Yoshihito, 0. Zostajesz przy 70 punktach. Tara, leci Michael. Dobra, to ja z rogu zaczynam jazdę. Okej, okay. Ja tu sobie ładnie patrzę. No, zaczynaj, poszedł. Ta na 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 na, woohoo! To robię drift. Uwaga. I dyszka, Michael dyszka, super. Czas podsumować trzecią kolejkę. Panowie, Yoshihito dalej 70, Farel 50, Michael 30. To co, robimy jeszcze czwartą rundę? Tylko tak? Autka trzeba wprowadzić na górę.
Okej, moi drodzy, troszeczkę przebudowaliśmy naszą rampę. Znowu będziemy skakali na wstecznym, tylko że teraz mamy trzy pięterka, trzy kratki w dół, a zresztą zaraz zobaczycie. I tam są wam spady. Okej. Panowie, lecę po 50. Woo! Ej, nie zamroziło! Nie? Nie, najgorzej. Najgorzej, kurczaki. Farel znowu bez punktu. Rozwalcie u góry jeszcze tą rampę, bo zahacza bounce pad. Teraz leci Yoshi. Dobra, zamarzłeś? Okej. Okay. Teraz będzie okej. Okay. Teraz będzie super. I... Poszedł. Teraz będzie kozak. Uwaga, 50 jak nic. Dalej 0 punktów. Dobra, dawaj Michael, lecimy teraz we dwóch. Aha, ci dobuduję tylko, no. Musisz dobudować, mimo nie wiadomo. Dobra, dawaj. Okej, moi drodzy, skok finałowy. Dawaj Michael, na 50. Na wstecznym. No kurde. Patrz, będzie? Nie! Bounce. Jeszcze mojego bounce pada. O nie. Jest, wygrałem. Yoshihito wygrał. Drugie miejsce, Farel exequo z Michaelem. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał Michaela oraz Yoshiego, bierzcie udział w konkursie, pierwsza linijka w opisie tego filmu. Okej, panowie, ja dziękuję jeszcze raz za pomoc w nagrywaniu tego odcinka. Mega fan, mega zabawa. I zatańczmy razem wspólnie. Czekaj, jedziemy. Jazda. I wpadajcie też na Instagrama Gaming with Farel. Oczywiście, i Yoshihito, i Yoshihito Mayo. Lecimy.